Jakieś dzisiaj byśmy... mam bifa z Grackiem. To jest problem, bo Gracek wczoraj z nami był na robocie, nie? No był, a teraz dostał kulę między oczy. Oni mnie tam w ogóle pytali, czy ja w ogóle tego dnia, jak był ten cały zamach, czy w ogóle się kontaktowałem z takim Jakulaniem. Mówię, nie, go nawet nie widziałem, nie wiem, gdzie był. Czemu oni mają podejrzenia? Ona tak mnie na grzyba goliśmy. No właśnie. Nie wiem, no. Oficjalne alibi nas wszystkich, którego nam nie udowodnią i go nie zanegują. Wiecie dlaczego? Bo nikt z nas nie, na akcji nie został ranny. Nikt nas na akcji nie został w ogóle... No jest tu problem. Prością informujemy państwo, że w wyniku odniesionych ran zmarła funkcjonariuszka Faith Ackles. Jej ciało odnaleziono w ruinach jej domu, który cierpiał we wczorajszym ataku bombowym. Jadę na komendę. A co? Muszę jechać na komendę. Ej, wumplu! Co? Poczekaj! Stary, muszę... Poczekaj, co ty chcesz zrobić? Muszę coś wyjaśnić. Co się dzieje, panie Zierżo? Chciałbym się do czegoś przyznać. Faith Ackles nie żyje. Jest to potwierdzone, jak zgon jest wystawiony. Co się dzieje, panie Zierżo? Ja bym się chciał przyznać. Dobra, trzeba zebrać wszystkich ludzi, którzy wczoraj byli na akcji. No. Więc ja proponuję... No, to będzie wyzwanie trochę. A ty wiesz, wystarczy większość zgromadzić w jednym miejscu, ustalić ten i resztę przekazać. Tam były jakieś chyba osoby od Janka, nie? Były. Ta Reina była? Ona w ogóle, ona była czy nie była? Bo ja się pogubiłem. Była tam... Co ona w ogóle wykonywała? Czy ona coś wykonywała? Tak, wysadzała socjale. Okay. Brzmi to bardzo ciekawie, k***o. Co robiłeś wczoraj, wysadzałem, k***o. No, więc ja proponuję... O, Janek właśnie do mnie dzwoni. Zacząć umawiać ludzi. Halo. Jakiś dzisiaj, byśmy zajebali, od dzisiaj, czy... mam bifa z Grackiem. Okej, okay. To jest problem, bo Gracek wczoraj z nami był na robocie, nie? No był, a teraz dostał kulę między oczy. No to za chwilę będziecie się musieli wszyscy razem spotkać w jednym miejscu, bo musimy ustalić wspólne alibi, bo psiarnia nagle zaczęła węszyć po wokół nas, więc musimy mieć spójne alibi. Dobra, przekażę. No, więc szykuj już ludzi, żeby mniej więcej byli gotowi, bo ja zaraz dam GPS-a. Dobra, buźka. Grasek został między oczy od Janka. No, tam widać, że u nich się nieźle dzieje. Dobra, jedziemy jedziemy na razie z psikielą przegadać. Dobra. Halo. Co się dzieje? Ktoś z twoich znajomych wczoraj był z nami na tym ataku? No ten co? Mów mi. Ten był, Pablo był, Nathan był. Oni robili we dwójkę dym, nie? Pod bankiem. Dobra, trzeba zebrać ludzi generalnie w jedno miejsce, jedź na Lostów, Sandy. Dobra. Ej, dobra, jest problem. Jaki? Siara, Sowa, chyba ksiądz Czupa. Tylko żółtek jest, bo uciekł. Słucham? Siema, podjedziesz na Lostów, Sandy? Losy, Sandy. A, czy jest ważny temat do obgadania? Dobra, ale mam podjechać w stroju... Nie, Kowanie, pogadasz, czy... pogadasz po prostu. Dobra, to zaraz podjedziesz. No siema, dobra, czekamy na resztę. A się kurwa zaczęło trzepanie telefonów. Janek, czy ty usunąłeś się z grupy wczorajszej? Jakiej grupy? No, ty, Kruszyn. O czym ty mówisz do mnie? No przecież odpowiedział ci, że się usunął od razu. Nie wiem, o czym ty mówisz. Ale muszę się przyznać, że Gracjana dzisiaj sprzedałem do policji 3 razy. Czemu? No za to, że do mnie strzela śmieci. Czemu do ciebie strzela? No bo się obraził. A czemu się obraził? No bo powiedział, że jestem złodziej i zabrałem termin. A ja termin to nie zabrałem, tylko on zabrał. I on normalnie zaczął do mnie strzelać. Pokłóciliście się o termin? No tata. Przecież p***a robiliście. Wyjąłem SNS-a i mu wypaliłem sztukę. A potem go sprzedałem na policji. Halo. Ktoś jeszcze jedzie? Janek, a gdzie są ci twoi ludzie? Nie ma. Śpią. No co ty? Co, nie? No jeden dzisiaj w Kardilerze odbierał samochód, a tamtych to nie ma. Tamtych to śpi. Dobra, ogólnie mamy najprostsze alibi na świecie. Byliśmy na grzybach. W lesie nie ma kamer. Ja nawet mam grzyby. Mam grzyby w wanie na potwierdzenie. To będzie trochę podejrzane. A, bo no to wszyscy byliśmy nagle na grzybach tego dnia i nikt się nic no, nie widział. No wiesz jaki jest problem, że aktualnie przez ostatnie 3 dni jak ci udowodnią, wszyscy że nie chodzą na grzybach. No. Ja chodzę na grzybobranie w modzie. No, ja wczoraj byłem na grzybach, jak ta bomba je to wszystkie grzyby mi wystraszyło. Plus jeszcze niektórzy z nas mają licencję, to myśliwy z grzybami łączy się. No mam. Wiesz, no. Tak. O kormoran. Gdzie? Tył, za nami. Jestem gotowy, cały czas. Nie, jest szkoda. Dali ci, czy nową kupiłeś? Tam Krackowi. Oni mnie tam w ogóle pytali, czy ja w ogóle tego dnia, jak był ten cały zamach, czy w ogóle się kontaktowałem z takim Jakulaniem. Mówię, nie, go nawet nie widziałem, nie wiem gdzie był. Skąd oni mają podejrzenia w ogóle o mnie, jak ja tam kurwa nic nie zostawiłem? Czemu oni mają podejrzenia? Ona tak mnie na grzyba goliśmy. No właśnie. Nie wiem, no. Ja was nie widziałem na grzybach, bo ja byłem tam dalej. W skrócie, grzybobranie. Było grzybobranie, a jak jebło, to wszystkie grzyby z koszyka wypadły, a moku przestraszeni, normalnie z tego lasu wychodziliśmy sobie powoli, wsiedliśmy w najbliższego Ubera taksi i nas przywiózł jakiś
nie wiem, jak to był. Autobus, bo do taksówki zjeżdżają. Nie, w autobusach są kamery, Deklu. Ale my się nie widzieli. Nie, no tam kogoś miałem na grzybach, ktoś w różowych włosach szedł, jakiś policjant były, coś tam krzyczał o grzybach, ale z 400 metrów ode mnie, ja nic nie wiem. Ja to powiem, że normalnie Cicho, na koniec zwracali. Dzwoni. Halo. O, no dzwoniłeś tego typu. Trzepali ci telefon? Nie. Nie trzepali, a innym? Nie trzepali. Co? Nie wiem, nie wiem, ale chyba nie. Okej. Okay. Tylko ja wyrok mam, ja, Sowa i Kurczejko, bo żółty spierdolił. Dobra, dobra, nara. Oficjalne alibi nas wszystkich, którego nam nie udowodnią i go nie zanegują, wiecie dlaczego? Bo nikt z nas nie, na akcji nie został ranny, nikt nas na akcji nie został w ogóle... No jest tu problem. Jaki? No i tu się pojawia pewien problem. Jak? Ten Gracjan stwierdził, że z góry silosa pierdolnie se parkour. No i jak se pierdolą parkour, to się rozpierdoli na samym końcu drabinki, ten debil. Dobra, tylko wymyślcie sobie trasę, która was pokryje alibi, czyli powiedzmy, ale zaczynacie zawsze trasę tam, gdzie nie mogą wam tego udowodnić, czyli nie od budki z grzybiarzem, No nie, no najlepiej przy wodospadę i siema. A którym ja nie wiem, pamiętam. Jaką wybraliście w ogóle gadkę, bo mi nie było, nie? W skrócie. Bo będą nas przesłuchiwali, czy oni mają jakieś podejrzenia, pewnie wszystkich będą trzepali w mieście, nie tylko nas. I pytali, gdzie byłeś, co robiłeś, każdego gangusa. Więc tak, gdzie byłeś? Na grzybach albo rybach. Gdzie? Tam, gdzie nie było kamer. Ile tam byłeś? Teraz 3 godziny. Co robiłeś, gdzie szedłeś? Trasę sobie musisz teraz szybko tutaj wymyślić, czyli na przykład, no zacząłem na Grapeseed, tak chodziłem po tych górach z 2-3 godziny, no i skończyłem gdzieś tam okolicy, wodospadu, zadzwoniłem po taksówkę, albo inaczej, złapałem taksówkę na stopa, żeby nie było do kogo zadzwoniłeś, pokaż numer telefonu, billing, złapałem stopa, złapałem taksówkę i mnie podwiózł do miasta ten chłop. A gdzie wysiadłeś? Tam, gdzie nie ma kamer, tam, gdzie nie będą mogli tego sprawdzić. Autostopa, kolega z mówi, mnie podniósł. I tyle. Z telefonów usuwajcie wszystko, co jest związane z tym. Zrobiliście sobie zdjęcie, skasujcie. No Dacy chciał zrobić, debil. Graczek, czy ty usunąłeś tą grupę, tak jak wczoraj mówiłem? Skasowałeś ją? Jakby nie miałem opcji skasowania. Ale... No jak nie masz opcji skasowania grupy? Wchodzisz w nią, ja też mam grupę. Grupa, wchodzisz w zębatkę i masz członków. Do ich wszystkich i opuść grupę. Najlepiej to jeszcze nasze SMS-y, tak szczerze. No. To na bieżąco. Gracka, to jest listy kontaktu. Ktoś z was jest jeszcze na grupie? No nie ma grupy już przecież. Nie ma. No nie wiem, Gracek, ty masz dostęp do tej grupy, czy z niej wylazłeś? Ja nie mam, ja z niej wyszedłem. Czyli bo chodziłem i mówiłem każdemu, że wyszedł z tej grupy. No ale to, o Jezus, chłopnią mnie grupy obsługiwać. No ja nie ogarniam tego, sobie jestem boomerem. Ty, Gracek, przecież my mamy prostsze wytłumaczenie. No przecież rozumiesz, by wczoraj K9 psa podwozili do policji prosto. No tak, ale to po prostu, no. Nie? A my już wczoraj historię gadali, że rozumiesz, się poparzyłeś. Tak, no. A, poparzył się. No. Tak, tylko że temat jest taki, że ma ktoś do jedzenia, to pierwsze. A drugie, czy że ten, nie? Że to już po wybuchu było, jak my do szpitala. A ja powiem, że ranny byłem, bo od pierdolicia. Dobra, Janek, gdzie ty wczoraj byłeś, kiedy był wybuch na komendzie? Ty do kogoś zadzwoń. No jak, gdzie byłem na grzybach? A jaką trasą szedłeś? Człowieku, tak szczerze ci powiedzieć? No. Jestem 5 lat do Santos, jak i powiesz, gdzie jest ratusz, to ci za chuj mnie dojadę. Okej, okay. No jest to jakieś wytłumaczenie. I każdy z was musi mniej więcej mówić to samo. Ty, Janek, my żeśmy razem byli na grzybach. Ja się z górki z***em i ty mnie na szpital wiozłeś. No. Weasel News, breaking news. O, treścią informujemy państwo, że w wyniku odniesionych ran zmarła funkcjonariuszka Faith Ackles. Jej ciało odnaleziono w ruinach jej domu, który cierpiał we wczorajszym ataku bombowym. O kurwa. To przynajmniej A poczekaj Romeo, bo wiesz jak to się kończy. Oj. Nie taki był chyba plan, co? Moim zdaniem mniej problemów, okej? No to teraz to nam nie dadzą spokoju. Ja powiem tak. Nazwisko. Mówisz, bo teraz się przynajmniej nie odmówi, nie? Jakby nie patrzeć. A gdzie ona miała dom w sumie? W tym domu nie, między Sandy a La Fuentą. To bym pomyślał, że ona będzie w no to... Tam, to nie powiedz, że... A tak ją Trochę pecha, nie? Tak być. A tej k***a to tam w ogóle, nie, się nie świeciło w domu, no. Nie mogę zapukać szyby, dobry, może ktoś tu jest? No tak, dzień dobry, potrzeba pani torbę. O tutaj wiadomości, a tutaj moja ankieta na panego. No widzicie, jaką mamy dobrą reklamę? To już wiecie, czemu jest podejrzany Ulanik
A End Industries? No, teraz już wszystko wiem. Teraz to ty czekaj, aż cię wszyscy ściągną te komendy teraz po kolei. Teraz to no, z jakim alibi myślimy? Ja byłem z Jankiem na tym. Ja byłem z Jankiem na grzybach, zjechałem się z górki. No i mnie zawiózł na szpital i tyle, żeśmy potem wracali i jeszcze podwieźli Pimka K9 ze szpitala. To się może lepiej z SMS-ów słuchajcie. Jeszcze lepiej to w ogóle z kontaktów się może wypić. Tak, na pewno, łapiąc nas wielokrotnie na napadach razem, nie pomyślałem, że gdzieś tam mogliśmy to usunąć specjalnie. Na pewno stało. Nie, ja mam no normalnie. I... U mnie jakbyś był do telefonu, to byś nie widział, że usuwam SMS-y. Bo ja nie usuwam wszystkiego, ja mam przygrać. Ja usuwam wszystko. Ej, a co jeżeli Sean był też w mieszkaniu i... No tylko usunięte to, co trzeba. A Seana to nie szkoda. Ten, co był taki upierdliwy całe życie? Ten Sean Flounder. A to go je... O, jedzie coś. Kolejna jest. Dobra. Czuję, że z tego będą kłopoty i zacznie się od naszych chłopaków. Na pewno. Teraz wiem, czemu tak wypytywali. Zmieniamy. Zmieniamy swoje dane. Ej, my możemy w to w***ć chmielarza. Ja przysięgam, pojechaliśmy wczoraj z Jankiem do sklepu z ubraniami. Chodź to kawałek na bok. Dobra, słuchaj, jest akcja taka, że policja się interesuje wczorajszym zamachem. Mogą wypytywać, sprawdzać telefony, więc w razie czego potrzebne alibi. Wszystko osobom i tak dalej. My na grzybach byliśmy. To jest problem, bo mnie widziano jakby z tym chłopakiem, co byłam wczoraj, jak go prosiłam, żeby z firmy wyjechał, nie? Jakby generalnie mieliśmy zawsze plan, że jedziemy ci u was zrobić na firmę. Dobra. No to tak, to chciałem to ustalić. Przekaż też temu chłopakowi, nie pisz mu SMS-u, nie dzwoń, bo jeszcze podsłuchy założę. Tak wina jest, że ja tylko z nim jechałam, nie? Tak, w skrócie to wszystkich zbieram i wszystkim tutaj... co mówili? Co? Właśnie, bo ciebie pytali o coś, nie? No mnie pytali, co ja robiłam wieczorem na Jadza, bo z ustaleń dowiedzieli się, że tam byłam i że mnie porwano stamtąd. Ja powiedziałam, że ja nie pamiętam, bo w hotelu się obudziłam i tak, no... Że tak powiem, no, nie jestem w stanie tego zapamiętać, nie pamiętam tego w ogóle, tego wieczoru, więc tak naprawdę nie jestem w stanie im nic powiedzieć. On dobrze, to no nic niestety nie ustalił. Okej, czyli nic nie wiedzą. No co, generalnie nie wiem, może ktoś mi tak w głowę, że po prostu... No nie pamiętam tego, nie? Powiedz, że się zgwałcili, że chcesz o tym zapomnieć. Dokładnie. To jak będziemy jeszcze coś wiedzieli o tej policji, to się będziemy informowali, no bo wiadomo, że się będą rozkręcili i szukali dupy. Dzięki. Dobra, to co, wszyscy to stało wiedzą? Się, to się stało, no trudno. Tak. No tak. Ty Janek, żeśmy my się nie spali. Pamiętaj, że my byliśmy na grzybach gdzieś na Grape Seas, żeśmy chodzili złapali taksówkę, która nas przywiozła, k***a, gdzieś wiesz. Ja będę gadał, Gracek, bo ty tego k***a nie wybrniesz tego. A ja wybrnę jeszcze lepiej, ale... Ale wiesz, że oni nas osobno będą... A bo ja powiem, że ja z Jankiem... Jadę na komendę. Opowiadam ich, po co? Muszę jechać na komendę. Jestem smutny. Nie, k***a, ale od k***a, jeba fejt. Jurka to wie, jak s*** mi dzień. K***a, jaki konwój. Ej, wumplu! Co? Poczekaj! Stary, muszę... Poczekaj, co ty chcesz zrobić? Muszę coś wyjaśnić. Ja mam dobry plan, żeby chmielarza w to... A nie ma komendy już przecież. Nie ma, no właśnie, nie ma komendy. Gdzie ty skapnął się, chłopaki, skapnął się, boksujemy go, boksujemy go. Ja zawsze jeszcze dociskam w boksie, żeby... Pewno nie wyjechał. Dociskaj, dociskaj. 20 tysięcy dla chmielarza i on pójdzie się sprzedać. Dobra. Tam na siebie. Muszę wpaść detonator na środku wody. Spójrzcie mnie. Małpa, a może pojedziemy na jakieś grzyby? No na polowanie? Nie. Muszę... Odpręczymy się trochę. Muszę jechać na komendę zaraz. Powiem wam, że my to lepiej zrobiliśmy niż policja, nie? No to bez kitu, nie da się ruszyć. Dobra, dawaj, wsiadaj do mnie, podwiozę cię na komendę. Wsiadaj, nie. Puśćcie mnie samego, muszę... Chcę zostać... Gdzie... Sam. No nie możesz się teraz puścić, no nie możesz. Nie puszczę się, nie jest zasada nigdy. Podstawowa. On idzie ze samochód, panowie. No dobra, nie cię. Pa. Jeszcze żółtemu, no żółty całe życie. Jeszcze mogę powiedzieć. K***a, czemu ja o tym nie pomyślałem, że oni mogą być w domu? Ja p***ole. I wszystko zjebała. Jak zwykle. Big T, k***a. Zaraz też zdechnie i będzie on posuwał w niebie. Jebane k***a życie. Lecimy na komendę. Baby zawsze coś sp***ą. A ona sp***ła k***a wszystko. Wszystko k***a. Jeszcze niech się okaże, że Blake zdechła. To już w ogóle będzie hit.
mam wrażenie, że chyba przypomnijcie wasze dzieci nie wypowiedzieli o maskach. Przecież na czerwonym kącie jest logiczne, że od razu was wiadom. Moja dobroć. Aha. Co się dzieje, panie Zierżo? Chciałbym się do czegoś przyznać. Ale to na sali przesłuchaj. To zapraszam. Po ścianę pana zaproszę. Po co on tam idzie? On jest naśpany, ale zróbmy... Nogi szeroko. Powiedz mu, żeby zamknął mordę i mi spadał spod tej komenty. Zapraszam. Co tam, panie Zierżo? Fate Access podobno nie żyje. A nie wiem. A jest nie ktoś, kto do mnie wie? Takie informacje. Podobno... Znaleziono jej ciało i pod jakimiś gruzami. Teraz spytam, LSPDDMR, czy znaleźliście panią Fate pod gruzami przy jakimś wybuchu? A macie jej ciało albo coś? Dobra, jest to potwierdzone, jak zgonu jest wystawiony. I co się dzieje, panie Giorgio? Ja bym się chciał przyznać do tego, że bardzo ją kochałem i chciałbym pomóc w śledztwie znaleźć tych, co ją zabili. To sekunda. Jest tu ktoś z DTU na radiu? To zapraszam na komendę Sandy Shores. A co pan może pomóc w jakimś śledztwie niby? Co wiemy? Kto to był? Kto zrobił zamach? Informacji ja nie mogę panu udzielać. Ja ich znajdę i zabiję. No to raczej my jesteśmy od wystawiania wyroków i łapania przestępców. Chcę dołączyć do DTU. Panie Zierdzio, tak na sam start, nie? To jest pan poszukiwany. Ma pan 40 wyroków. Jak pan się widzi w jednostce policyjnej? Muszę pomścić Fate. My na pewno doprowadzimy śledztwo do końca, ale no jakby ja panu nie mogę udzielić informacji. Może pan nam dacie jakieś informacje, jeśli pan coś wie na ten temat. Z Seanem ona ostatnio się spotykała dużo. Sean jest... nie pracujesz u nas. To nie wiem. Wiem, Connor. Jaki Connor? Jej chłopa, który ją rzucił i ona była bardzo zła na niego. Może to on. Insynuuje pan, że on ją zabił. Nie wiem, może brał w tym udział. Ale jak zginęła pod gruzami, to obstawiam, że w serii wczorajszych zamachów to była raczej zorganizowana akcja. Myśli pan, że pan Connor byłby zdolny do tego, żeby wysadzić pół miasta? Nie wiem, zburzył komendę tam, gdzie pracowała. Burzył dom tam, gdzie mieszkała. Hotel, w którym mogła przebywać. Socjale, w których mogła się schować. Jakiś dom na plaży. Może tak. I był w wojsku i był... Na pewno miał styczność z materiałami wybuchowymi. No dobrze, no. Na pewno go przesłuchamy. Ja jak będę mógł, tak to pomogę. Okej. Okay. Ona mnie też bardzo kochała. Sabir zgłaszają do ciebie na radiu, to odpowiadaj. Też mnie bardzo kochała i przed śmiercią się dosyć często spotykaliśmy. I co was łączyło? Prawie byliśmy w związku. A on chyba był bardzo zazdrosny. Panie Zierzio, tylko pan nie robi głupstw. Żebyśmy nie musieli pana zatrzymywać znowu. Postaram się. Jeżeli tak pan wie, że nie wyjdzie pan z komendy. Dlaczego? Jest pan poszukiwany. A co? Sara, przesłuchaj. Próba odbicia konwoju. Gdzie? Dzień dobry. Jak? A więc tak. Czytam od góry. Pojazd był użyty w porwaniu Fate od prokuratora. Odbicie z zatrzymania, porwanie prokuratora i napad na funkcjonariusza gazem pieprzowym, ucieczka przed LSPD. To nie ja. Coś mnie brabia. Ochmielasz. A wie pan coś o braniu narkotyków przez pana? Nie. Bo tu koledzy coś krzyczeli? Jestem czysty. Możecie mi zrobić narkotesty. A do tego jeszcze było, pojazd brał udział, czyli pana pojazd, brał udział w konwoju ze szpitala na komendę, w odbiciu konwoju ze szpitala na komendę. Ale jaki? Już panu mówię. To był motocykl Double. Ale nawet jeśli by to był mój motocykl... I na Ninefa też jest poszukiwanie. Nawet jeśli by to był mój motocykl, to na moim motocyklu nawet rejestracji nie ma. No to już musi się pan zgłosić do dyrektora Arona Davisa. Panowi Aaronowi się coś pomyliło, on pewnie kojarzył, że ja mam motocykl i mi to przybił. No to już dyrektora decyzja. A ja przypadkiem nie odsiedziałem innych tam tych wyroków? Sprawdźcie, Boże, siedziałem już w więzieniu, ktoś nie zdjął. Znaczy, wyroki pan ma ostatni z 22, czyli... No a dziś jest 21, pewno... czyli już ten. Ale miesiąc temu. Miesiąc temu. Ostatni wyrok jutro też już ma pan to odsiedziałem. Miesiąc temu ma pan ostatni wyrok 22 i jeszcze jak na porwania te wcześniejsze trzy, co czytałem, i ten to spoko, no ale ten co Aaron wpisał, to niestety nie odsiedział pan tego. Czy ja mogę z panem Aaronem porozmawiać o moim motocyklu? Jakby był na służbie, to bym go bardzo chętnie wezwał. Ale ja na pewno odsiedziałem porwanie to Fate, bo ja miałem znaczy, tak, na randkę. Te trzy już są po wyrokach, więc one ich nie ma, no ale jest to odbicie. A można pana Aarona? Zaraz go staram się ściągnąć. Będę komendę tych mielarzem wczoraj. Panie Giorgio, z racji, że pan przyszedł tutaj porozmawiać, a Arona aktualnie nie ma na służbie, to powiedzmy, że ja pana tu nie widziałem, ale na pewno Marshall Service się panem zajmie, jeśli okaże się, że Aaron miał podstawę do tego, żeby wpisać pan poszukiwanie. Dobra. Zapraszam. Mamy generalnie pana Giorgio na niego. O, my to samo co on. Dobra, i koniec. Ja. Też chcesz dołączyć do DTU? Tak. Tak, my w tej sobie sprawie. Tak, chcemy dołączyć razem z Giorgio Lani do DTU. Stwierdziliśmy, tak, że to wszystko nie jest dla nas, tak w ogóle. I z tymi wyrokami, Pisiuk też ostatnio siedział, a nie siedział. Moment,
gdzie jest moja wiatrówka, ty p***ony koniowale, ty? Poczekaj, nie, 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 przepraszam. A no, gdzie jest moja wiatrówka? Bo moja. A ja już byłem. O, pani jest z DTU. Czy wie pani może coś o tym, kto... Kto zabił Fate Ackles? Jestem z takiej osobniczki, idziemy? Nie blokujemy drzwi. Idziemy. Tam jest mój kolega. Mam dowody. Są kamery? Gdzie tu są kamery? Są. To chodź na bok. Siadajcie, odjedziemy kawałek. Jedźmy prosi. Antek. Poczekaj, jeszcze chwilę. O, tu jest minia. O, poczekaj, wysiądź. Czy cię p***ało? Tak bez słowa, bez niczego. Wiesz, jak ja byłem zestresowany, wreszcie popłakałem 3 razy. Ja prawie umarłem, byłem na klifie, już skakałem, człowieku. Gracek 3 podrywa Destiny. Tak. To prawda akurat. To prawda była, to prawda. No, ja widziałem, na szpitale prawie śliny polecieli. Powiem tak, zajebałem se babę. Którą znowu? Fate. No tak, ale która to już zresztą z rządu. Poprzednią z... po policja. Pluto. A poprzednią, poprzednią? Nie pamiętam. Po coś ty k***a był na tej komendzie? Poszedłem się dowiedzieć, co wiedzą. Mm. I chciałem dołączyć do DTU. Aha! O, ja, na jakim etapie jesteś już? A, jeszcze podaj rękę Szonowi, nie? Nie. Szon nie pracuje już w policji. Tyle wiem. To nie znaczy, że nie jest k***a. A my, człowieku, myśleliśmy, że ty, nie wiem, wpadniesz na głupi pomysł, że się przyznasz k***a czy coś. Czy ty masz pojęcie, co ja właśnie przechodziłem przez 20 minut ponad 30? Ja już to stanę. Abym ci jeszcze raz zajebał. No i co? No i powiedz teraz co? Antek, podłożyłeś bombę pod jej dom i nie sprawdziłeś, czy jej w domu nie ma? Ja też nie sprawdziłem, czy mieszkańcy motelu byli w środku i co? Ja sprawdziłem. No, a ty sprawdziłeś, jak w samochodzie cały czas siedziałeś. No, ale ty nie patrzyłeś na co się dzieje wokół ciebie. Worek na śmieci podłożyłem. Słuchaj, to nie tak jak myślisz. Trzeba zorganizować jej pogrzeb. Ja myślę, że jej tam nie było. Musimy jechać do szpitala. Wiesz co, ja myślę, że to jest podpucha. Ja myślę, że to jest podpucha, tak. To jest gdyby podpucha. To była podpucha, nie pisaliby o tym w mediach. A właśnie może chcieli wybawić bestię, może ty byłeś głównym celem i może oni specjalnie ją uśmiercili, żebyś ty się właśnie sam oddał. Że razem wspólną pomocą znajdziemy w sprawie. Mają akt śmierci od IMS-u. A może to fejkowy? Skąd wiesz? Jedziemy do szpitala, muszę zobaczyć, czy mają ciało. Ty nie jesteś ze szpitala, nie czytaj SMS-ów, to były żarty, żeby cię tylko zwabić. Ja nie chciałem, tak naprawdę nie kocham Destiny. Ale słuchaj, mapa, jakby... Jak nie ta, to inna, wiesz co chodzi, jakby... Posłuchaj mnie teraz dobrze. Ile razy ona cię wydała? No ile razy ona cię wydała? I co za tym idzie? No może to nie był powód, żeby ją wypaść w powietrze, ale kto miał wiedzieć? Było ciemno, zasłonięte rolety, wszystko. Nikogo tam... My to w dzień. Dlatego było ciemno, bo nie było zapalone światło, rozumiesz? Tam jeszcze, wiesz, na wsi, wiesz, dziczyzna, te dziki tam kwiczały, zagłuszały tą leśną ciszę, wiesz o co chodzi? Tak. Ewakuowaliśmy całą komendę i nie pomyśleliśmy o to, żeby ją z domu wyciągnąć. No właśnie. A ona nie była w ciąży, nie? Bo ktoś tam mówił, że niby była, nie, ale ona nie była, nie? To był fake, że mnie wk***liś przez konora. No właśnie. Witam. Mamy poważną sytuację. Znalazł się. Co się z tobą? Mój przyjaciel. Telefon się nie wyłącza w takich sytuacjach. Czy ja mogę zobaczyć ciało Fate Ackles? No niekoniecznie. Jestem z rodziny. Niekoniecznie. To poproszę papier. Co pan poprosi? Papier, że jest pan z rodziny. Jestem jej chłopakiem. Jakiś dowód. Naprawdę ważna sytuacja. Nie, spokojnie. Ja tak naprawdę ze Steve'em żartowałem. Gracek, zabieraj mi tą furę. Zabierz te auto, bo zaraz jazdę w Polkę, a nie mój ojciec tym razem. Ja, ojciec, ty mu powiedz jednak, że to nieprawda. Ty mu powiedz, bo to będzie będzie mówić. Pokażcie mi jej ciało. Chcę ją zobaczyć po raz ostatni. I chciałbym zorganizować jej pogrzeb. Jej córka i matka zabierają ciało w swoje strony. Kto? Córka i matka. Córka. Nawet nie wiedziałeś, że moja córka? A kiedy? I to jest druga sprawa. Jeszcze jest sekcja do zrobienia. Nie no, a to dla męża nie można wydać ciała, czy o co chodzi? Jakiego męża, no co ty robisz? Nie możemy. No choćbym chciała. A kto wyraża na to zgadę, albo nie zgadza, nie wyraża? Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jeżeli to nie jest osoba powiązana z rodziną, to może to wyrazić tylko zgodę na to. Albo członek rodziny, albo prokuratura. Okej, okay. Prokuratora, tak? Ja jestem członkiem rodziny. Ale Boman jest prokuratorem. A on jest klapkiem. Mhm. Dobra, i tak nie chciałem jej zobaczyć. A, no to trzymaj dzisiaj, nie? Na razie. A, to czyszysz. Dawaj. O!
czy on zamknie tę plapę kiedyś? Ty, tak na razie to ci starego tu szukam i przywożę, więc się tam wiesz co. Dajcie mi się tu ogarnąć z całą tą bakterią, wiadomo, chora jestem. Jak? Oho. Chłopaki, wziął mi zemdlał przed tym. Dobra, a wiecie, to ja to tak, no. Dobra. Tony? Jest mi? O, no przylas od tyłu, no i zemdlał mi tam z tyłu, no co ci mam powiedzieć? Ale przecież były zamknięte. No bo ja tam wyszłam do niego. Bonjour. Co mu się stało? No zemdlał, no. Wkurzył się na tyle, że nie może zobaczyć, że zemdlał. A mówiłem ci, że Stynie, że z tą miłością, to ja nie żartowałem. Nie, kroplówkę PWO. Ja cię proszę. Nie teraz. Parametry mam w normie. Podaj mu kroplówkę PWO i nałóż mu wąsy tlenowe. Chcesz ci pomóc Destiny? Pomóż. Weź go budź. Niech on wstaje. Ja na razie dam mu kroplówkę. No nie będę go teraz tlenem budzić. Bez sensu. Coś nie. Zemdlał, zdenerwował się. Ale on ogólnie to dałaś? Pompuje, w sensie normalnie tam tego? Czy ma zatrzymane, zwolnione, coś ten? Tak, jest wszystko w normie, jest wszystko okej, tylko no... A jaką kroplówkę dałaś? Mi się wydaje, że on jest osłabiony przez nerwy, wiesz, tak mi się wydaje. Typowo. PWE? A ja jutro będę chciała z tobą porozmawiać do Stini. Podajcie mu elektrolity. Jeszcze córkę w... No podaliśmy. 95, elektrolity się daje jak ten? Jak to się nazywa? Elektrolity się daje jak ktoś jest osłabiony? Taki, w taki sposób? Ogólnie kroplówka PWE jest przeznaczona dla osób, które są osłabione, że to nic jak... A to w takim razie na przykład jak powracam tam z imprezy, to zamiast elektrolitów mogę jechać do szpitala na taką kroplówkę? Tak. Jest to porównywalne do tego, jakbyś wypalił 4 espresso i przepił to teraz jakimiś drugi bardzo raz pizne w ryj, ale nieważne. Energolami. To twój stary, rób co chcesz. No, jak chcesz to ja możesz... Ja się odsuwam, rób co chcesz. Zobaczysz jak on ci odda, jak ty się dowiesz, jak on się dowie o tej miłości. Zobaczysz tak, jak ci odda. Gracek, ja to podejrzewam, że to będzie ma od miłości, a nie ona. Spokojnie, zabezpieczyłem się już po chłopaku. To Gracek! Ile przeszpita, bo ja nie chcę tu widzieć, że to żadna. Ale jest zmęczony, jesteś w wymęczonym organizm, czy taki spokojny, że tak powiem, parametry? Jest mocno zdenerwowany. A jeszcze nie powiedziałem do niego tato. Tak, no, chcesz mieć wszystkie zęby, to lepiej no, się wiem. Stąd oddal. No. Nie, tak, to było specjalnie na pobudzenie. Robiłem wszystko, żeby cię pobudzić. Pobudzony. I widzisz. Tak, on, jeżeli chodzi o pobudzenie, no to właśnie aż na to. Najlepszy chyba dla niego będzie jakby zachowa spokój, cisza, odpocznie. Już może zachować, spokojnie. Dobra, ja cały tutaj z ojcem jesteś, to wołaj, jakbyś się potrzebował. A gdzie ty chcesz niby iść? Ja? Na spacer. Czy on? Nie, proszę pana, niech pan posiedzi chwilkę, naprawdę, odpocznie. Nie, muszę iść. Idę na żądanie. Proszę mnie rozpiąć. Dobra, to jest pan wolny. Pan sobie tylko przytrzyma ten opatrunek. Do widzenia. No i jaki jest plan teraz? Gdzie idziesz? Nie wiem. Co zrobisz w tym momencie? Nie wiem. Ale proszę cię, ty po mamie tak nie płakałeś. Wiem. Ale z mamą nie miałem tylu wspomnień. Jak nie? A ja to pies? Nie. On macie Destiny. Ale mama to mama, a fate to fate. Mama mnie nie sprzedała na kręgielni. Mama nie prosiła mnie o związek na plaży. Na mamę nie głosowało tylu ludzi. Jest czy tylko pani? No co tam? Słucham jeszcze raz? Dobra, to my do troje pójdziemy, nie będziemy przeszkadzać. Jesteś w stanie mi wydać ten? No i co teraz masz zamiar zrobić w takim wypadku? Poza tym mama już przez coś się stało, to się nie zginęła. A fate? Przez głupotę czyjąś, no. A co by nie było, co mam ci powiedzieć? Byleby złapali tego gościa, nie? Najpierw zabiję jej ojca. Sprawiedliwości stanie się zadość. A teraz to. Oho. Mam nadzieję, że nie będziesz miała problemów przez to, co się tam pięknych stało. Obywateli tego miasta. Jakoś się wybronię z tego. Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam? Wiesz co robić, nie? Fejt nie żyje. Ojojojojojojoj. Może me w koniku na pocieszenie? Nie, o, idę wsiadaj. Do domu. Wsiadaj, to cię podwiozę. Idę z buta. Aj, wsiadaj, cię podwiozę. Nie chcę jechać. A co się stało, że nie żyje? Zabiłem ją. Przejdę się z tobą. Ale jak ją zabiłeś? Co się stało? No opowiadaj. Zorganizowałem zamach bombowy i ona w nim zginęła.